Panie marszałku, panie ministrze, mam nadzieję, że pan minister nie wychodzi jeszcze przez chwileczkę. Już wychodzi pan minister, a szkoda, szkoda. Otóż zacznę od stwierdzenia, że nie zgadzam się z tezą pana ministra, że spowolnienie gospodarcze, które sobie właśnie fundujemy, to jest wina tego, co dzieje się w strefie euro. Otóż śmiem twierdzić, że to spowolnienie fundujemy sobie we własnym zakresie, w dużej mierze. A kto wie, czy nie będzie to spowolnienie, być może będzie to nawet recesja. Dlaczego? Otóż doskonale wiemy, jaka jest struktura tworzenia polskiego PKB. Jeżeli za prawie 70% tego PKB odpowiada popyt wewnętrzny, to duszenie tego popytu wewnętrznego, a to przecież robimy, wszystkie dane zaprezentowane w projekcie budżetu na 2013 rok o tym świadczą, to zapraszamy spowolnienie do siebie, ba, być może zapraszamy także recesję. Jeżeli będzie malało tempo wzrostu inwestycji, mówię precyzyjnie już, panie pośle Schulz, to nie ulega wątpliwości, że zapraszamy recesję do siebie. Ba, zapraszamy recesję do siebie także poprzez bronienie bardzo mocnego złotego. Otóż, proszę państwa, jesteśmy chyba jedynym krajem w Europie, gdzie minister finansów cieszy się, że złotówka się wzmacnia. W strefie euro cieszą się, że ich pieniądz się osłabia. Amerykanie cieszą się, że osłabia się ich dolar. Chińczycy się cieszą, że osłabia się juan. Wszystkie kraje na dorobku cieszą się, że osłabiają się ich waluty. A nasz minister cieszy się, że waluta się wzmacnia. A przecież doskonale powinien minister wiedzieć, że wzmacnianie waluty oznacza osłabianie opłacalności eksportu i kasację miejsc pracy w Polsce. Kasację miejsc pracy w Polsce i poprawę opłacalności importu, a więc dbamy o miejsca pracy za granicą. Ale proszę państwa, ten wskaźnik eksportu netto odpowiada tylko za kilkanaście procent naszego wzrostu PKB. Dwa czynniki, popyt wewnętrzny i inwestycje, są po naszej stronie. Gdybyśmy przypilnowali tego w budżecie 2013 roku, to wzrost, śmiem twierdzić, mógł być wyższy niż zaplanowany w budżecie. I to jest, proszę państwa, dosyć oczywiste, bo państwu łatwo jest zrzucić spowolnienie gospodarcze albo nawet kryzys na strefę euro. Pan premier od tego zaczyna każde swoje wystąpienie i pan minister Rostowski. Jesteśmy w warunkach dużej niepewności. Jak w strefie euro się pogorszy, to u nas będzie jeszcze gorzej. Otóż, proszę państwa, nieprawda. Otóż, proszę państwa, nieprawda. Druga kwestia to są dochody budżetowe. No proszę państwa, na naszych oczach w ciągu paru lat państwa rządzenia rozpada się system podatkowy. No państwo nie poświęciliście, pan poseł Schulz tak przeleciał, no 130 miliardów zaplanowane wpływów z VAT-u, podwyżka stawki VAT o 1 punkt procentowy, wykonane 120 będzie. O co chodzi? Mamy wzrost gospodarczy rzędu 3,5% zaplanowany w tym budżecie. I 10 miliardów mniej wpływów z VAT-u? 10 miliardów mniej wpływów z VAT-u? Więc, proszę państwa, rozpada się system podatkowy. Dlaczego się rozpada? Bo państwo tolerujecie te całe optymalizacje podatków. Co i rusz, można przeczytać sobie w gazetach, zapraszają firmy konsultingowe, zapraszają inne firmy, przyjdź do nas, zoptymalizujemy ci podatki. Co to znaczy zoptymalizujemy? No to znaczy, zrobimy je mniejsze kosztem budżetu państwa. Ministra finansów to od dawna nie interesuje. To widać w VAT-ie, to widać także w CIT-ie i widać, proszę państwa, w PIT-ie. Co jakiś czas pan minister Rostowski mówi, 18-procentowy skumulowany wzrost gospodarczy przez te lata, które rządzimy. I jednocześnie spadek wpływów podatkowych? Mówię skumulowany wzrost gospodarczy i spadek wpływów podatkowych, no czego wyrazem jest VAT, czego wyrazem jest wpływy z VAT-u. No nie, o tym nie mówię.
Proszę Państwa, no ale naprawdę jest związek pomiędzy wzrostem gospodarczym i wpływami podatkowymi. A za Państwa rządzenia ten związek jest bardzo słabiutki. Bardzo słabiutki. Optymalizacja podatkowa, prywatyzacja podatków i żadnej reakcji na to. Żadnej reakcji na to. Mówiłem, proszę, panie marszałku, mówiłem tutaj już wielokrotnie, wpływy, obroty 20 największych sieci handlowych za rok 2011 120 miliardów złotych. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 600 milionów. A więc podatek dochodowy 0,5% obrotów. Czy Państwo sądzicie, że przy takiej rentowności sprzedaży, ktoś tu chciałby funkcjonować, a funkcjonuje świetnie 20 lat? Dlatego, że nauczył się budować koszty i śmiać się z ministra finansów. Nie ma żadnej reakcji. Podobnie w sektorze finansowym. No kryzys, spowolnienie, kryzys odmieniane przez wszystkie przypadki. I najwyższe zyski. I żadnej reakcji rządu. Powtórzę jeszcze raz tezę. Panie ministrze, można powiększać wydatki, ale trzeba dbać o dochody. Państwo dbacie o dochody tylko od tych najsłabszych. Dlatego tak łatwo było wam podnieść stawkę podatku VAT, a tak trudno jest wam wprowadzić podatek bankowy czy podatek od hipermarketów. Przejdę, bo mam nie za dużo czasu, przejdę do... To prawda. Dochodów niepodatkowych. Otóż, proszę Państwa, tutaj zupełnie niedawno z tej trybuny pan premier przedstawił pomysł na rozwój. I źródłem tego rozwoju mają być aktywa spółek Skarbu Państwa. I jednocześnie w budżecie roku 2013 jest zaplanowane 5 miliardów przychodów z prywatyzacji i 6 miliardów wpływów z dywidendy. A więc w dalszym ciągu odbywa się grabież spółek Skarbu Państwa z wypracowanego dochodu. A co drugie zdanie mówi się o tym, że spółki Skarbu Państwa dzięki swojemu majątkowi mają być tym aktywem, które uruchomi przyciąganie dodatkowych pieniędzy i będzie tym swoistym wehikułem inwestycyjnym. Nie będę już mówił o tych karach i grzywnach, które rosną 25%, bo to pokazuje, jak Państwo myślicie o dochodach podatkowych. Proszę Państwa, wydatki. Tutaj parę razy była informacja, że rozpowszechniamy nieprawdziwe informacje. No proszę Państwa, no jak można patrzeć na budżet i opis tego budżetu i na wzrost wydatków podawany w procentach, minister finansów zestawia to z planowanym wykonaniem. Nie przewidywanym wykonaniem, tylko wykonaniem z 2012 roku. A doskonale już wiemy i sam minister gdzieś w uzasadnieniu pisze, że wydatki będą mniejsze o 5 miliardów złotych. A więc wydatki będą niższe, natomiast my, porównuje je minister, te z 2013 roku, do tych planowanych. A więc wszystkie wskaźniki wzrostu wydatków są po prostu nieprawdziwe. Oszukuje się posłów. I to się robi przy świetle Jupiterów. No dokładnie tak. No bo skoro wydatki mają być mniejsze o 5 miliardów, a przyjmuje się, że te 5 miliardów się wyda, to przecież wszystkie wskaźniki są zwyczajnie nieprawdziwe. Kolejna sprawa to jest sprawa tego, co się dzieje w ZUS-ie, a dokładnie w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. No przecież, proszę Państwa, doskonale wiemy i to nie jest jakaś prawda objawiona, że to jest fundusz strukturalnie deficytowy. Strukturalnie deficytowy. Mamy tam dotacje i to rozumiemy, to jest w wydatkach budżetowych, wkłada się w deficyt, w dług, to oczywiste. I cały czas pożyczki. No przecież to jest po prostu zamiatanie pod dywan. Na 2013 rok 15 miliardów, a do tej pory nazbierało się 16, razem 21. I pan minister wychodzi i mówi, że będzie redukował deficyt budżetowy, a tutaj ma zamiecione pod dywan, czy będzie miał zamiecione w roku 2011 21 miliardów. Kto wie, czy jeszcze nie będzie kredytów komercyjnych pod koniec roku. No proszę Państwa, to jest... Mamy metodę pokazywania długu publicznego, metodę krajową i Bogu dzięki, że ją mamy, bo tak to już byśmy nie mogli nic zrobić. Jest metoda unijna, no i jeszcze mamy trzecią metodę, to znaczy zamiecione pod dywan, sumarycznie pewnie by się tam zebrało ze 3-4% PKB. I Państwo domagacie się rzetelności w debacie.
rzetelności w debacie. No proszę państwa, wymiećmy te długi, pokażmy je, zobaczymy wtedy, po ile będzie, jaka będzie rentowność naszych obligacji. Więc proszę państwa, domagamy się rzetelności w debacie. Nie można przez 5 lat nic nie robić, jeżeli chodzi o gromadzenie dochodów i mówić, że musimy dusić wydatki, bo nie mamy dochodów. Tak dalej być nie może. Prowadzimy nasz kraj w ślepy zaułek i będzie optymistycznie, jak będzie te 2% PKB wzrostu. A co będzie, jak wzrost będzie zerowy albo spadek? Co wtedy ogłosicie na tej sali? Dziękuję bardzo.